Audioteka przedstawia. Hanka Dziubińska-Kopka. Sprawa Rusałki. Reżyseria Ewa Małecki. W rolach głównych Katarzyna Dąbrowska, Aleksandra Domańska, Eryk Kulm junior. Odcinek pierwszy. Było około 9, gdy zaparkowałam samochód przy parku Wodziczki, obok restauracji. Końcówka października, wszyscy w pracy albo w szkołach. Chłodno i pusto. Włączyłam playlistę i zaczęłam biec. Najpierw powoli, na rozgrzewkę. Nigdy nie rozciągałam się przed biegiem. Przebiegłam przez pasy na czerwonym, potem koło słupa ogłoszeniowego i przystanku, trzymając się torów tramwajowych wzdłuż Parku Sołackiego. Planowałam zrobić ze 3 kółka wokół Stawów Sołackich, czyli mniej więcej 6 kilometrów. W trakcie pierwszej długości pomyślałam jednak, że potrzebuję przestrzeni, że chcę pobiec dalej. Gdy dotarłam do skraju parku, nie skręciłam, tylko ruszyłam dołem, pod ulicą Niestachowską, nad Rusałkę. Przebiegłam kawałek Warmińską i skręciłam w stronę stadionu. Na bieżni i boisku akurat nikt nie trenował. Przebiegłam pod wiaduktem i zobaczyłam jezioro. Od przystanku tramwajowego nie minęłam żadnego człowieka. Jezioro było spokojne i malownicze w niepokojący sposób. Promienie słońca odbijały się w jego tafli, aż raziło w oczy. Na powierzchni pływały łabędzie. Było całkiem pusto, a gdy zdjęłam słuchawki, by potwierdzić swoje przypuszczenia, okazało się, że miałam rację. Było też zupełnie cicho. Tylko szum drzew, szmer wody i mój miarowy oddech. Z powrotem włożyłam słuchawki. Przebiegłam koło kierunkowskazu miejsce straceń. Przez chwilę biegłam wśród łąk. Potem zaczął się zalesiony odcinek trasy. Ciągle nie spotkałam żywej duszy. Nawet jednego wędkarza. Obróciłam się. I byłam zła na siebie, że się obróciłam. To znaczyło, że dałam się wciągnąć w swoje głupie lęki. Ale czułam się nieswojo. Ściszyłam muzykę, tak żeby chociaż część dźwięków z zewnątrz mogła do mnie docierać. Zaczęłam myśleć o tym, jaka może być temperatura wody. Czy dałabym radę uciec w pław? Wypatrywałam ludzi na plaży po drugiej stronie jeziora. Czy ktoś by mnie zauważył z tej odległości? Usłyszałam jakiś dźwięk. Co to było? Podniosłam jedną słuchawkę. To przejeżdżał pociąg. Skarciłam się w myślach za wymysły, za to, że się daje ponieść. Próbowałam skupić się na oddechu, bo emocje wytrąciły mnie z rytmu. Brałam głębokie, wypełniające przeponę wdechy i robiłam długie wydechy, a wtedy ktoś złapał mnie za ramię. Odwróciłam się, a świat zamarł. Za mną stał mężczyzna. Duży. Przynajmniej 30 centymetrów wyższy ode mnie. Dobrze zbudowany. Gestem kazał mi zdjąć słuchawki. Zsunęłam je, ale byłam tak roztrzęsiona, że spadły na ziemię. Przerażona mierzyłam go wzrokiem i dopiero wtedy zauważyłam, że on nie przestaje truchtać w miejscu. A po chwili powiedział trochę ze złością, trochę ze zniecierpliwieniem: nie boisz się tak sama biegać? Gaz chociaż masz? Sama się prosisz o kłopoty. Po czym nonszalancko mnie wyminął i pobiegł dalej. Po kilku sekundach już nie było go widać. A
a ja padłam bez siły i czułam, jak trzęsą mi się nogi. Próbowałam się uspokoić, ale łzy spływały mi po twarzy, mieszając się z potem i szczypały oczy. Byłam taka wściekła. Ankę poznałam wieczorem, pierwszego dnia po jej przyjeździe do Poznania, czyli 14 listopada. Z Kołobrzegu wystartowała rano, pewnie koło 8. Większość spraw związanych z pobytem w Poznaniu organizowała na bieżąco, w trasie. Jechała sama, nie licząc kota. Och, daj mi spokój. I ty, Gloria, też. Kicia, nie bądź suka. Nie chcę ci przypominać, kto cię wyłowił z Bajorka, jak byłaś, o, taka malutka. No, a teraz cicho. Właśnie minęła 10:00. Monika Borowiak, zapraszam na wiadomości Radia Wielkopolska. Bo się, Gloria, niczego nie dowiesz. Mijają 2 dni, odkąd przy północnym brzegu poznańskiego jeziora Rusałka, na wysokości pomnika upamiętniającego miejsce kaźni ze stycznia 1940 roku, wypłynęło ciało 34-latka. Przy zwłokach policja nie znalazła dokumentów, ale funkcjonariusze potwierdzili tożsamość ofiary. Zamordowany to Dariusz N., poznański programista, mąż i ojciec 2 dzieci. Komentuje Jarosław Wilczek, prokurator rejonowy. Na tułowie mężczyzny znaleźliśmy liczne rany kłute, najpewniej zadane nożem. Zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone przez Zakład Medycyny Sądowej. Obecnie przesłuchujemy podejrzanych. Oho. Co ty, córciu, wyprawiasz? Cześć, mamuś. Anulko, dziecko, gdzie ty jesteś? Maciuś mówi, że się spakowałaś i wyjechałaś, ale mnie się wierzyć nie chce. Bo przecież ani ty jeszcze nie powinnaś, ani powodu nie masz. Mamuś, w Poznaniu znaleziono ciało człowieka z Kołobrzegu, a ja jestem dziennikarką lokalnej gazety. Wydaje mi się, że to całkiem niezły powód. Ja wiem, że każdy reaguje inaczej, ale ty naprawdę nie powinnaś tego teraz robić. Nie jesteś w formie, żeby podejmować racjonalne decyzje. Potrzebujesz odpoczynku. A ja myślę, że potrzebuję wyjechać i zrobić dobry materiał. Bzdury opowiadasz. Maciek się martwi. Ponoć telefonów od niego nie odbierasz. A on dla ciebie... I ja dla niego też. I ja dla niego też. Wróć, córciu. Gołąbki ci zrobię. Wpadnę na nie za jakiś czas. Obiecuję. Anuś, tak mi ciebie szkoda. Nie trzeba, mamuś. Jest okej. Pa. Gloria, będziesz cicho? Po co ja brałam ze sobą tego kota? Dobra, jedziesz ze mną, to słuchaj. Będzie dobrze, tylko się musimy zorganizować. Mieszkanie mam od Kaśki. Wyjechała na projekt, więc odstąpi nam kawalerkę. Ponoć luksusów nie ma, a pod oknem coś remontują. Ale na moment wystarczy. Okej, okay, Gloria? I jeszcze mamy punkt zaczepienia. Ten gość ćwiczył na tej samej siłowni co Ewka. Moja trenerka boksu ze studiów. To się naprawdę może udać. Anka 3 lata wcześniej ukończyła z wyróżnieniem dziennikarstwo na poznańskim uniwerku. Potem, po serii ciekawych, ale nieodpłatnych praktyk, wylądowała w największej gazecie w swoim rodzinnym Kołobrzegu. Aby redakcja zaczęła z nią współpracę, musiała założyć jednoosobową działalność. Co miesiąc wystawiała faktury Głosowi Kołobrzeskiemu
i dysponowała legitymacją prasową. Jej chłopak dostał w Kołobrzegu świetną pracę w budownictwie, więc parze finansowo przeprowadzka zdecydowanie się opłacała. Jako dziennikarka w małym miasteczku wyżej sięgnąć nie mogła. Z tego, co udało mi się ustalić, musiało jej bardzo zależeć na pracy w zawodzie. Nie. Ciekawe. Bo twój narzeczony, który tu niedawno wpadł, wrzeszczał na mnie, że wysyłanie cię w podróż służbową do Poznania w takiej sprawie zaledwie kilka dni po tym, co przeszłaś, jest nieludzkie i niezgodne z prawem pracy. Nie pamiętam, żebym przydzielał ci sprawę Naborowskiego, no ale skoro ustaliliśmy, że jesteś w drodze do Poznania, to czemu nie? W końcu. Chodzi o jednego z nas, prawda? To przecież Darek, twój kolega. Nie znałam go. Danuś, dziecko, weź nie pierdol, tu się wszyscy znają. Nie mam pojęcia, o co panu chodzi. Nie wiesz? To ja ci wytłumaczę. Chodzi mi o to, żebyś w końcu pokazała, że warto było cię zatrudnić. Wymyśliłaś sobie, że pojedziesz do Poznania? Dobra, jedź. Nie wiem, co chcesz niby tam odkryć. Nie wydaje mi się, żeby był z ciebie jakiś Sherlock, co to wypatrzy więcej niż policja. Ale gdzie byś nie była, w czwartek wieczorem zamykam zbieranie tekstów do weekendowego wydania. Jestem na L4, nie mogę pracować, to nielegalne. Nie udało mi się ustalić, czy Anka blefowała w rozmowie z szefem. Ewidentnie do Poznania przyjechała przygotować materiał, a przez cały czas pracy nad nim posługiwała się legitymacją prasową Głosu Kołobrzeskiego. Czy miała plan opublikowania go w nadmorskiej gazecie? Pracowała na pełnych obrotach, była skuteczna, ale trudno stwierdzić, czy działała zgodnie z jakąkolwiek strategią. Równie dobrze sprawa Naborowskiego mogła być wyłącznie pretekstem dla jej ucieczki z rodzinnego miasta. Wygląda na to, że decyzję podejmowała szybko, bez dłuższego analizowania wszystkich za i przeciw. Właśnie minęła 11:00. Monika Borowiak, zapraszam na wiadomości Radia Wielkopolska. Najświeższe doniesienia dotyczące sprawy ciała znad Rusałki. Z ustaleń policji wynika, że Dariusz N. mógł ponieść śmierć w trakcie bójki z pijanym Sławomirem S., który tego popołudnia razem z trzema innymi mężczyznami świętował nad Rusałką opuszczenie zakładu karnego przez jednego z nich. Komentuje prokurator rejonowy Jarosław Wilczek. Mamy świadków, którzy zapamiętali agresywne zachowanie Sławomira S. wobec spacerowiczów i biegaczy. W tym także Dariusz. Naprawdę? Teraz? Jeśli będziesz dzwonił częściej niż 2 razy dziennie, zablokuję twój numer. Zrozumiałeś? Pytam się, czy usłyszałeś, co do ciebie powiedziałam i czy zdajesz sobie sprawę, że mówiłam serio. 2 telefony dziennie. Zrozumiałeś? Tak. Jak się czujesz? Ale nie obiecuję, że odbiorę. Do sprawy morderstwa wrócimy po krótkiej przerwie, a teraz zapraszamy na... Dobra, Gloria. Spokój. Poronienie, kiedy trening? Kiedy trening? Czytaj. Wysiłek fizyczny nie jest zalecany przez okres około 7 dni od zabiegu łyżeczkowania. Okres ten, w zależności od pacjentki, rodzaju zabiegu, ewentualnych powikłań, obfitości krwawienia czy wyników morfologii, może być jednak krótszy lub dłuższy. No to będzie krótszy. Ankę po raz pierwszy zobaczyłam na treningu. Tego samego dnia, kiedy Wilczek przyprowadził swojego podejrzanego, Sławomira S. Wchodził wtedy dumny jak paw. A w sumie to wchodził jak Wilczek. Mały cwaniak z ustawionym ojcem. Jak szedł przez komisariat, to zerkał, czy wszyscy patrzą. Siedziałam tam i myślałam tylko o tym, żeby nie spojrzeć. Pewnie miał to w dupie, ale jedynym moim celem było nie dać mu choćby cienia satysfakcji.
Potem wyszłam z roboty i poszłam prosto na trening. Wyżyć się, wpieprzyć komuś i wrzeszczeć. A dodatkowo poznałam ją. Weszłam na salę, gdy właśnie kończyła rozmawiać z trenerką. Niewiele więcej wiem. Gość nigdy nie przychodził na zajęcia, robił tylko siłkę. Zresztą taki był raczej, wiesz, nieruchawy. Bo to przecież widać, kogo warto zabrać potańczyć. I z ringiem jest to samo. Przerwały, gdy mnie zauważyły. O, Lidka, super, że jesteś. Anka, idź do Lidki. Tylko uważaj, to twarda sztuka, a dzisiaj jakaś wściekła. Ale chyba się dogadacie. Cześć, Anka. Lidka. Podałyśmy sobie rękawice. Jakie zrobiła na mnie pierwsze wrażenie? Wyglądała trochę jak kurczak. Trochę jakby się czegoś bała, albo jakby chciała, żeby nikt jej nie zauważył. Bez makijażu, żadnych permanentnych brwi ani rzęs. Włosy niefarbowane, zebrane w kok z tyłu. W uszach widoczne dziurki, ale bez kolczyków. Bladoniebieskie oczy. Na nosie odciśnięte ślady od okularów. Koło 1,70 m. Jakieś 60-65 kilo. W zwykłej koszulce i spodenkach, bez uśmiechu. Trening zaczęłyśmy od techniki. Obchodzicie przeciwnika i czekacie na sygnał. Wystawi tarczę na lewy prosty, potem prawy prosty. Chodzicie, chodzicie. Lewy, prawy prosty. I akcja. Lewy, lewy, do przodu, prawy. Dostawiacie nogę, na to sierp i rotacja. Szmaja jestem, leworęczna. Wszystkie ciosy będą z odwrotnej pozycji, z przeciwnej ręki. Spoko. Zacznij. Nie gubiła się. Dobrze wystawiała tarczę i była wściekła. Od razu to zauważyłam. Nie nabijaj. He? Zbijasz moje ciosy. Nie rób, bo mi odnowisz kontuzję. Oh, sorry. Tak dobrze? Spoko. A potem była zamiana. To ja zaczynam od dwóch prawych prostych. Okej, dawaj. Najpierw powoli. Pach. Pach, lewy, prawy sierp i rotacja. Okej, mam to. Pach, 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 rotacja. Pach, 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 pach. Przy sierpie nie trafiła dokładnie w rękawice i przyłożyła mi w żyły na przegubie. Kurwa, odcięło mi krew w ręce. To nie była profesjonalna zawodniczka. Ale całe jej ciało i głowa były w tym treningu. Cała ta jej myszowatość zniknęła. Chciała, żeby ją było widać. Nie dało się jej przeoczyć. A te sierpy... Wróciła marnotrawna. Z takim sierpem to nad rusałką może po nocach spacerować. Niech się jej lepiej boją. I wtedy do nagrywającej nas telefonem trenerki uśmiechnęła się po raz pierwszy. Szelmowsko. Zabójczo pewna siebie. A ja pomyślałam sobie, że nic o niej nie wiem. Trenerka wcześniej mówiła mi, że to dziennikarka, że kiedyś na studiach przychodziła tu na zajęcia, ale potem wyprowadziła się za chłopakiem. Pomyślałam, że Anka to ten typ, co potrafi być silny i słaby, brzydki i piękny, cichy i towarzyski. Do głowy przyszła mi myśl, że taki kalejdoskop cech daje dużo możliwości w jej zawodzie. Zresztą, mnie też by się przydał. Może łatwiej bym znosiła takiego wilczka, jednego czy drugiego. Dobra, pobawimy się. Nałóżcie szczęki. Robimy na punkty, a nie na uszkodzenia. Nie rozpędzajcie się. Chodzi o to, żeby trafić. 30-40% siły, nie więcej. Usłyszałyśmy dzwonek i zaczęłyśmy chodzić wkoło siebie. Rozpoczęła od przedniego prostego na dół. Zrobiłam blok, oddałam dwa na górę. Leciały jakieś pojedyncze ciosy. Serię! Serię, dziewczyny! I brodę w dół! Zdążyłam zauważyć, że przesadnie chroni brzuch. Dopiero potem dowiedziałam się dlaczego. Że jest 5 dni po zabiegu. Gdybym wiedziała wcześniej, na pewno bym z nią nie walczyła. Zrobiłam lewy na dół i hak. Taka podpucha. Wszystko zablokowała, ale przewidziałam to. Zmieniłam szybko płaszczyznę i na górę wjechał podbródek. Jak tylko zsunęła gardę w dół, wyrwała czystego prostego. Odrzuciło jej głowę do tyłu.
Już miałam pytać, czy wszystko okej, a ta dopadła mnie w pół dystansie i wrzuciła mi 3 haki. Tak jak to tylko Szmaja potrafi. Leciało prosto pod żebra i odcięło mi oddech. Ukucnęłam i próbowałam złapać powietrze. 30%, co ja mówiłam? Chcesz policjantkę na moim treningu znokautować? Policjantkę? Nie wiedziałam. Jest okej? Będę żyć. Zdjęła rękawice i podała mi rękę, pomagając wstać. Pod nosem miała spływającą kroplę krwi. Rozmazała ją sportowym bandażem i uśmiechnęła się. Nie wiedziałam, czy do mnie, czy raczej do siebie. Gdy wyszłam z szatni, ona rozmawiała jeszcze przy recepcji z tym wielkim gościem, który tam pracuje, z Miśkiem. Zapisywała coś w notesie, a Misiek miział pod brodą rozanielonego, rudego dachowca. A dlaczego ona ma na imię Gloria, tak religijnie jakoś? To od In Excelsis? Od Steinem. Co? Steinem, taka dziennikarka, ale to nieważne i tak nie pasuje. Wyszłyśmy razem. Okazało się, że zaparkowałyśmy w tym samym miejscu, kawałek od klubu. Miałyśmy chwilę, żeby pogadać. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to dopiero początek naszej drogi. Dlaczego nie pasuje? Co? Imię Gloria. Do twojego kota. Gloria Steinem powiedziała kiedyś, że mężczyzna tak jest potrzebny kobiecie, jak rybie potrzebny jest rower. A ta atencyjna Souza ledwo daje mi się dotknąć. Za to łasi się jak pokręcona do niemal każdego przypadkowego gościa. Jesteś, Glorka, zakałą feminizmu. Dziwna z was para. Ja wiem. Dobrze mieć obok siebie coś żywego. Tak myślę. Żeby nie zostać sam na sam ze swoją głową. Wolę mówić do niej niż do siebie. A, i co? Odpowiada? Na szczęście jeszcze nie. Ale wiesz, trochę mi imponuje. Jak jej się nie podoba, to syczy, drapie. Rozumiesz, coś robi, jakoś reaguje. A ja mam wrażenie, tylko zamieram i przeczekuję. Jak na moje oko, to jesteś całkiem agresywna. I refleks też masz niezły. Tak. Boks trochę pomaga. Boks i Gloria. Okej, klucz do skrzynki ma być pod doniczką. O, i jest. A w skrzynce klucz do mieszkania. Easy. Witaj w domu, Glorciu. Zamieszkała w kawalerce na Jeżycach, 25 metrów kwadratowych. Pod oknem trwała budowa nowej trasy. Prezydentowi zależało na szybkim dokończeniu inwestycji, dlatego tempo i intensywność podbito na maksa. No, nie jest to jakiś wielki apartament, ale oprowadzę cię. To jest łóżko, to jest ściana, czyli miejsce do pracy super. A tu proszę. Radio z zegarem, zbytki. Trochę tylko przewietrzymy, damy ci żreć i bierzemy się do roboty. O kurwa. Panowie! Panowie, tutaj! Co tam? Już po 20:00 panowie tak długo jeszcze będą wiercić? Im dłużej będziemy wiercić, tym szybciej skończymy. Rozumiem. Rozumiem, ale do której? No, możemy do 22:00, co nie? Takie prawo. A jak coś, to niech na policję dzwoni. Oni chętnie wytłumaczą. Już tu sąsiadom niektórym tłumaczyli. Aha. A rano to o której zaczynacie? A kiedy się cisza nocna kończy? O 6:00? Kto rano wstaje? No dobrze, Glorka. Zrobię zakupy, a popracujemy za 1,5 godziny. Po co wstawać rano, skoro można się nie kłaść, prawda? Co ja widzę? 12-godzinny nocny dyżur wyrzutków. Stary dziad i młoda baba. Mamy ze sobą tyle wspólnego, Liduś. Na przykład policja nie chce dokładnie takich jak my. Wiesz? Siema, Mario. Ciebie też dobrze widzieć.
Mario to jedna z nielicznych przychylnych mi osób. Trudno mówić o przyjaźni między nami, ale jest to gość, który zęby zjadł na sprawach kryminalnych, a mimo to zawsze, od samego początku mojej pracy w tym miejscu, uważnie mnie wysłuchiwał. Dodatkowo jest skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o układy i układziki i o to, co u kogo i za co można załatwić. Cieszyłam się, że to właśnie z nim przypadł mi dyżur tamtego wieczoru. Odkąd młody Wilczek stał się gwiazdą, spychano do mnie mniej medialne sprawy, w tym także te wywołane paniką mieszkańców po wypłynięciu ciała. Większość spraw rozwiązywała się sama w kilka godzin po przyjęciu. Tej nocy z Mariem byliśmy świadkami dwóch cudownych odnalezień, ale żadne zgłoszenie nie posunęło naprzód sprawy Dariusza Naborowskiego. Zapowiadała się długa noc papierkowej roboty. Dobra, Glorka, poskładajmy, co wiemy. Dariusz Naborowski to 37-letni programista, mąż i ojciec synów, 3-letniego Michała i 5-letniego Tomka. Z żoną są... byli w trakcie rozwodu. Ona, Iza Naborowska, jest architektką wnętrz. Mocno działa w social mediach. Sprawdzić. Dariusz został odnaleziony 12 listopada. Wędkarz zahaczył o jego ciało wiosłem, gdy chciał wypłynąć na jezioro. Odepchnął się, myśląc, że to konar, a wtedy z wody wysunęły się palce. Dariusz pochodził z Kołobrzegu. Chodził do podstawówki z moim kuzynem i wspólnie wypalili kiedyś Sobieskiego, ukradzionego mojej mamie w naszej piwnicy. Nakryłam ich przez przypadek, jak zeszłam po dżem. Podpytać. Sama nie wiem. Dariusz chodził regularnie na siłownię. Nie ćwiczył boksu i zdaniem Ewki tańczyć też raczej nie potrafił. Jeśli chodzi o podejrzanego Sławomira S., karany już wcześniej za pobicia i kradzieże. Razem z 3 kumplami opijał wyjście z więzienia jednego z nich, Bartosza W. To tyle, jeśli chodzi o twarde fakty. Niestety wygląda na to, że Dariusz zginął bezsensowną, przypadkową śmiercią. Anka każdego dnia tworzyła nowy dokument. Każdorazowo kopiowała poprzednią wersję i zmieniała ją lub dopisywała kolejną część artykułu. Najwidoczniej chciała mieć możliwość powrotu do wszystkich sprawdzanych przez siebie tropów. Z notatek z tamtego dnia wynika, że początkowo interesował ją wątek dotyczący jakości resocjalizacji więźniów. Oj, Glorka, złaź z klawiatury. Jesteś głodna, czy coś przegapiłam? Dobra, dobra, nie dotykam cię. No tak, jeszcze Misiek. Tak, tak, wiem, że go lubisz. Mówił, że w lockdownie, jak zamknęli siłownię, to spotykali się ćwiczyć na nielegalu w jakiejś piwnicy? Darek skarżył się tam chłopakom, że jego żona jest tak roztargniona, że nawet na chwilę nie może jej spuścić z oka i że jest już bardzo zmęczony pilnowaniem i chłopców, i jej. Mówił, że swoich synów kocha nad życie i że nie ma takiej opcji, żeby był weekendowym ojcem, że do tego nie dopuści. No i co? Jednak nie jesz? A napijesz się? Bo ja się napiję. Ktoś mnie oznaczył na Insta. Wróciła marnotrawna. Z takim sierpem to nad rusałką może po nocach spacerować. Niech się jej lepiej boją. No nieźle. I ta Litka też spoko. I policjantka. A to? Nowy stories u żony Darka. Nie przesyłajcie mi kondolencji. Nie uważam, żeby ktokolwiek zasługiwał na śmierć, jaką poniósł Darek. Ale...
ostatnie kilka lat. Ten czas sprawił, że nie potrafię myśleć o nim jako o dobrym człowieku. Potrzebowałam wielu miesięcy terapii, żeby przełamać barierę wstydu, żeby zacząć mówić. To trudne dla mnie i dla moich dzieci. Bardzo proszę o zrozumienie. Ha. Brzmi, jakby Dariusz nie opiekował się nią tak troskliwie, jak zapewniał Miśka. Może jednak ma za uszami więcej niż skrojenie Sobieskich mojej matce? A propos, gdzieś tu miałam... Tak dawno nie paliłam. Glorka, zajarasz ze mną? Tylko nie wyskocz. Dobra, już, nie dotykam. Wiesz, Glorka, nie mogłam się ucieszyć z mieszkania nad morzem. Nie mogłam donosić ciąży. Najwidoczniej nie mogę utrzymać pracy, ani znaleźć sobie żadnego innego słuchacza, oprócz kota, którego nawet nie mogę dotknąć. Jak mi wyskoczysz, to szala beznadziejności może się przelać, także ten... Zimny wieczór i fajki. Tak pachniała moja mama po kłótniach z ojcem. Też stała wtedy w oknie, tak jak ja teraz. Potem płakałam głośno, żeby przyszła mnie przytulić, ale tak naprawdę to ja przytulałam ją. Tak długo, aż zasypiałyśmy. Poranne zgłoszenie z godziny 8:14 przykuło moją uwagę. Zaginął 45-latek. Igor Fabianowski. O, kolejny. Ciekawe, czy zdąży się odnaleźć do 10:00. Przed końcem naszej zmiany. Nie wydaje mi się, Mario. Ta historia jest jakaś inna. Inna? Słuchaj. Sprawę zgłosiła jego dziewczyna. Są ze sobą od niedawna, 3 miesiąc. Przyjechała do niego na przedłużony weekend i cytując ją, w takie dni właściwie nie wychodzą z łóżka. Zaginiony wziął z tej okazji wolne na poniedziałek. Po 17:00 Igor Fabianowski powiedział zgłaszającej, że bardzo nie chce jej zostawiać ani na chwilę, ale musi zrobić swój trening. Przebrał się w strój do biegania i od tamtej pory nie wrócił. Do pracy też nie dotarł. A gdzie pracuje pan Igor? W agencji reklamowej. Z tego, co wiem, to branża bardzo racjonalnych, odpowiedzialnych ludzi, którym się takie rzeczy zwyczajnie nie zdarzają. Co nie? Przecież jest dopiero po 8:00. Tam nawet nie pracują o tej porze. Mamy ponoć do czynienia z szalenie obowiązkowym człowiekiem. Jeden z tych, co każdego dnia pracę zaczyna o 6:00, a na urlopy chodzi, jak zmuszą go do tego kadry lub najwidoczniej nowa partnerka. Idę o zakład, że nasz obowiązkowy człowiek do jutra znajdzie się w kultowej czy jakimś innym pubie i że naszym gołąbkom właśnie skończył się miesiąc miodowy. No może masz rację. Przed końcem dyżuru zadzwonię jeszcze do jego firmy. Nie zdążyłam. Pół godziny później dostaliśmy zgłoszenie. Dzwonił Michał Jaworski, historyk i wychowawca 6B. Tego dnia wziął klasę na spacer wokół Rusałki, by pokazać dzieciakom miejsca pamięci i opowiedzieć o wojennej historii tego miejsca. Jeden z chłopaków oznajmił, że musi koniecznie się wysikać, co nauczyciel odebrał jako prowokację. Kazał mu odejść za drzewa i następnym razem pamiętać o takich sprawach, zanim wyjdą ze szkoły. W pewnej chwili rozległ się krzyk chłopaka. Początkowo klasa myślała, że kolega się wygłupia, ale krzyk był tak przejmujący, że nauczyciel pobiegł w stronę ucznia. Nauczycielka wspomagająca zabrała klasę do najbliższej kawiarni, a Michał Jaworski zadzwonił pod 112. i zgłosił znalezienie zwłok mężczyzny. Przekazał, że do czasu, aż przyjedzie policja, zostanie na miejscu, aby nikt tamtędy nie przechodził. Wyruszyliśmy chwilę po 9:00.
Nie ma to, jak skończyć zmianę trupem. Tak. Zadzwonisz po młodego Wilczka? Zaraz, a on nie zajmuje się morderstwem Naborowskiego? No tak. Morderstwem w tej samej lokalizacji, w której mógł zginąć kolejny mężczyzna. Wiesz, że sprawa młodego Wilczka to trochę też sprawa starego Wilczka? No okej, ale co to ma do rzeczy? Dobre z ciebie dziecko i łeb masz na karku, ale trochę się jeszcze musisz nauczyć. Trochę cię jeszcze trzeba zepsuć. Mówisz, jakbym pracowała w policji od wczoraj, a nie od 6 lat. Od niecałych 5. W dodatku większość nie u nas, ale okej. Nie rób z siebie, Mario, takiego senseja, no. Dawaj, psuj mnie. Polska jest w czołówce krajów, jeśli chodzi o statystyki dotyczące wykrywania zabójstw. Jak cię słucham, to trudno uwierzyć. No i właśnie dlatego można w to uwierzyć. Liduś, nie jesteś z Księżyca. Wiesz, że sprawy o zabójstwo wszczynamy, jak trup ma na szyi tabliczkę z napisem "Zamordowano mnie", a pod spodem dopisze swój PESEL. Przesadzasz. Tylko trochę. Zabójstwa psują statystyki, które są dumą prokuratora. A prokuratorem jest? Stary Wilczek. No. A z ratunkiem dla jego dobrego samopoczucia i świetnych wyników, czyli z szybko ujętym podejrzanym, przyszedł kto? Młody Wilczek. O, widzisz? Wiedziałem, że mądra z ciebie dziewczyna. No to nie dzwonisz? Przestań się pieklić. Poczekaj. Zaraz będziemy na miejscu. Podejrzany Wilczka chlał z kumplami, bo jeden z nich wyszedł z ciupy. Banda debili i jednego poniosło. To nie jakaś szajka z przemyślaną strategią, która planuje seryjnie zabijać biegaczy w ramach celebrowania wolności. Podejrzany może tego nie planował, ale podejrzany to nie to samo, co winny. Powiem ci jedno. Nie chcesz być dziewczyną funkcjonariuszem, który oświadcza szefostwu, że doszło do kolejnego zabójstwa. I to pod koniec roku, gdy najbardziej liczą się statystyki. No, chyba, że masz niezbite dowody, albo sprawcę skutego w kajdanki. Albo wcale nie chcesz być funkcjonariuszem. Ja jestem, Mario, funkcjonariuszką. I tak szybko się mnie nie pozbędziesz, staruszku. Na miejscu byliśmy o 9:14. Martwy mężczyzna leżał za krzakiem kilka metrów od głównej drogi. Na jego ciele zauważyłam jedynie powierzchowne, przyschnięte otarcia naskórka na obu dłoniach i nadgarstkach, które pojawiły się prawdopodobnie przy upadku na ziemię. Żadnych śladów walki. Żadnej krwi, żadnych siniaków, oznak duszenia, bruzd ani ran. A już na pewno żadnych wielokrotnych ran kłutych, jak w przypadku Naborowskiego. Nic, co wskazywałoby na udział osób trzecich. Na to wygląda. Ukucnęłam obok martwego Igora Fabianowskiego. Na jego twarzy widoczny był obrzęk. Jego pochodzenie wyjaśnią dopiero w zakładzie medycyny sądowej. Mario miał rację. To był koniec miesiąca miodowego Fabianowskiego. A jeśli chodzi o powiązanie Denata z trupem młodego Wilczka, to póki co obie sprawy łączyły na pewno 3 kwestie. Płeć, Rusałka i buty do biegania. Thank you.
Audioteka dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka audioserialu Sprawa Rusałki autorstwa Hanki Dziubińskiej-Kopki w reżyserii Ewy Małecki. Wystąpili Litka Katarzyna Dąbrowska, Anka Aleksandra Domańska, Maciej Mateusz Weber, Mario Przemysław Bluszcz, Iza Joanna Pach-Żbikowska, Mama Dorota Landowska, trenerka Ewka Anna Szymańczyk, Misiek Wojciech Żołądkowicz, Monika Borowiak Alicja Sajewicz, naczelny Klaudiusz Kaufmann oraz Michał Rudnicki i Ewa Jakubowicz. Realizacja i udźwiękowienie Stereotyp Studio. Nagrania aktorskie i montaż dialogów Piotr Szwajgier. Realizacja atmosfer i efektów dźwiękowych Szymon Rąpała. Miks Kamil Sajewicz. Koordynacja realizacji Katarzyna Rybska. Muzyka, kompozycja i wykonanie Grzegorz Łapiński. Wokal Anna Zagórska. Wykorzystano utwory z biblioteki Audio Network. Produkcja Audioteka. Producentka Katarzyna Malec. Kierownictwo produkcji Aleksandra Dąbrowska, Katarzyna Szybińska. Opieka literacka Klaudia Grzesiak. Redaktorka prowadząca Katarzyna Piechocka. Redaktorka językowa Paulina Płatkowska. Czołówkę i tyłówkę czytała Krystyna Czubówna. Zapraszamy do pozostawienia swojej oceny. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.